Liczne występowanie cmentarzy wojennych na terenie powiatu kozienickiego przypominają nam o tych tragicznych wydarzeniach, w których ludzie oddawali swoje życie za wolność. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka z cyklu Trasami zabytków w powiecie kozienickim, w którym dotarliśmy do Grabowa nad Pilicą, gdzie znajduje się zabytkowy cmentarz z I wojny światowej. Cmentarz, któremu poświęcimy ten odcinek, jest nekropolią pierwszowojenną, o czym świadczą daty na tabliczkach 25 i 26 października 1914 roku. Pochówki w owej nekropolii związane były z działaniami wojennymi podczas jednej z największych operacji I wojny światowej, czyli operacji warszawsko-dęblińskiej, trwającej od końca września do początku listopada 1914 roku. Początkowo na cmentarzu znajdowało się kilkanaście nagrobków. Pomimo zakończenia wojny, dalej dokonywano pochówków poległych żołnierzy, odnalezionych w okolicy przez miejscową ludność. Prawdopodobnie w pierwszym kwartale 1939 roku na cmentarzu pochowano szczątki 404 żołnierzy, przeniesionych z grobów położonych na terenie wsi Moniochy. Z Jasieńca ekshumowano 697 żołnierzy. Poza tym, na początku 1939 roku pochowano jeszcze 216 Niemców, 20 Austriaków i 120 Rosjan. Szacuje się, że łącznie na tym cmentarzu wojennym pochowano ponad 1500 żołnierzy armii niemieckiej, austriackiej i rosyjskiej. Ogrodzony siatką cmentarz obecnie zajmuje powierzchnię 2400 m². Położony jest na płaskim, zadrzewionym terenie z niewielkim kurhanem, czyli stożkowym nasypem ziemnym, nad którym góruje obelisk z płytą upamiętniającą poległych w latach wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920. Na płycie znajdziemy inskrypcję memoratywną. Oraz imiona i nazwiska mieszkańców pobliskich wsi. Na cmentarzu ponadto znajdują się 44 żelazne krzyże z takimi samymi tabliczkami z inskrypcjami w języku niemieckim. Tabliczki zawierają stopień wojskowy żołnierza, jego imię i nazwisko, charakter i numer jednostki wojskowej oraz datę zgonu. Kilka tabliczek jest bezimiennych. Znajdują się tu też krzyże prawosławne bez tabliczek. Dziękuję za uwagę i wierzę, że zobaczymy się wkrótce. Do zobaczenia!